W niedzielę 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Kielcach głosowanie zorganizowane zostanie w 93 obwodach. 82 obwody są stałe, 11 odrębnych, czyli to są szpitale, domy pomocy społecznej oraz areszt. 36 lokali dostosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głosować może prawie 163 tysiące mieszkańców, tyle jest uprawnionych do głosowania. Głosować będziemy od 7 do 21 w niedzielę. W dniu wyborów w godzinach od 6.30 do 21 w Urzędzie Miasta Kielce można będzie uzyskać informacje ogólne na temat wyborów, siedzib lokali wyborczych czy godzin ich otwarcia. Można też będzie pytać o sprawy dotyczące spisu wyborców. W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich dojazdu do lokali wyborczych oraz powrotu do domu w dniu 25 maja Urząd Miasta Kielce zabezpiecza bezpłatny transport. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia telefoniczne w dniu wyborów. W Kielcach nikt nie wyraził woli głosowania korespondencyjnego ani z wykorzystaniem nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 10 osób zgłosiło chęć głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Urząd Miasta wydał przeszło 160 zaświadczeń o głosowaniu poza Kielcami.